Nieprzypadkowo to właśnie uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Chodzieży wzięli udział w przedstawieniu. Placówka jest głęboko związana z historią powstania wielkopolskiego. W budynku szkoły znajdował się garnizon wojskowy. Dopiero na początku 1919 roku podczas powstania po rozmowach porucznika Włodzimierza Kowalskiego z ówczesnymi niemieckimi władzami miasta żołnierze opuścili gmach. Jesteśmy szkołą, która pielęgnuje bardzo ważne wydarzenia w dziejach historii naszego tutaj kraju. Jesteśmy Wielkopolanami, a Wielkopolska odegrała bardzo ważną rolę właśnie w odzyskiwaniu tej niepodległości. Jesteśmy dumni z tego, że możemy właśnie pokazać fragment tych dziejów. W przedstawieniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. Młodzi aktorzy pokazali historię powstania wielkopolskiego. Najpierw zamieszki w Poznaniu, później przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do tamtejszego hotelu Bazar. Biorę udział w przedstawieniu dlatego, że powstanie wielkopolskie to jest ważne święto dla mnie, gdyż Wielkopolska wywalczyła sobie niepodległość. Występ przeplatany był muzyką, wierszami i tańcami. Młodzi aktorzy, ucząc się swoich ról, poznawali ważne, patriotyczne postawy. Starsi już swoje wiedzą, ci bardzo starzy, tacy jak my, już wiedzą nawet dosyć dużo. Natomiast cały czas zależy mi na tym, żeby właśnie młodzież, żeby, jak ja to mówię, pozytywnie infekować młodzież historią. Na widowni pojawili się oprócz uczniów szkoły, mieszkańcy Chodzieży, a także rodzice i dziadkowie młodych aktorów. Wszyscy wspólnie oddali hołd tym, którzy walczyli o polskość Wielkopolski.